Nikt nie umknie przed moim gniewem. A, no wspaniale. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że zastanówmy się, co mówiłem od początku, jak przyszedłem. Testujemy sobie deczek ostatni raz, zobaczymy, co nam wyjdzie. Jak pójdzie źle, to będzie koniec, jak pójdzie dobrze, to będzie przedłużenie. Kolejną rzeczą było to, że to chcemy na ręce startowej. Prepa i kosiorka nie bardzo, kosiorek się może przydać. Ale równie dobrze może się nie przydać. Kolejną rzeczą było... Nie mam flarka do Mechantera. Leroy jako zamiennik się nada. Nie wiem. Włóż do deku i sprawdź. Bo testować nie testowałem. Teoretycznie wygląda spoko. No i to tyle chyba. Chyba tyle. Super, że Hunterek nic nie robi przez pół godziny. A mówiłem jeszcze, że mi się herbata kończy. I mi z tego powodu smutno. Hej. Siemku, MKR, czat, możecie im poradzić, czym najlepiej wbić legendę? Tym, czym najlepiej grasz. Lub tym, czym najlepiej wygrywasz. Znaczy najwięcej. To będzie zdecydowanie bardzo dobry wynik. Czy pomysł. Czy wynik, czy pomysł. Zamysł w każdym razie. No super. Hero Power, okej, okay, jasne. Czy my chcemy zostawić coina? Nie, skoinujmy sobie gościa. Nie graj. Ach. Kończyła się herbatka. Była dobra. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ciekawe, czy wszystko co złe też się kiedyś kończy. Dobra, myślę, że nie będę za długo wymyślał. Po prostu oczyszczę drogę. Dagger wyciągnę, ale używać go nie będę. Bo widzę tutaj parę zagrań na przyszłość. No to dzięki za poradę. Proszę do usług, zawsze, zawsze miło mi poradzić. No, oczywiście. Będę grał jeszcze innym deckiem dzisiaj. Będę. Takie czuby. No niestety na takie czuby nie mamy zbyt wielu odpowiedzi, więc robimy to. I atakować to raczej nie będę, graj. Teoretycznie bym mógł, bo praktycznie... Może dostać pajęczą bombę na przykład i wtedy... Tradują się. Jak zaatakuję. Ale praktycznie nie będę. Powiem ci, zależy ile pyłu nie. Mam do dyspozycji 2100. Mój drogi. Podchodzisz do wyboru deku od prawej strony. Sprawiedliwość. Bo od lewej. Nie szukaj deku, żeby wbić legendę. Bo ty szukaj deku, którym cię będzie dobrze grało. Taką ci dam radę. Ale ja się nie znam, więc... Więc wiesz. Nie słuchaj przypadkiem, bo jeszcze... Bo jeszcze to z tego wyjdzie. Bomba, bomba. Ej.
Żywi lub martwi, wszystko jedno. Pan Meszek. No pan Meszek jest idealnym niemalże targetem na sapa. Niechaj będzie. Dobra, zagramy takie. Gdzie Petto? No proszę, 4-4. Lej. Nie chcę siedzieć w ukryciu. Jaki teraz polecasz najbardziej deck? Taki jaki ci się podoba. Nie no, żartuję. Teraz najbardziej polecam token druida. To jest najlepsza talia na chwilę obecną. Można by rzec, nic tylko składać. Moi drodzy. Graj. Graj, Michale. Zabójczy strzał w ułamku sekund. Żywi lub martwi. Dlaczego cię musiałem dobrać? Hej. Oto sprawiedliwość. Graj kartofelek. Najlepsze są pytania, Mati, jaki deck polecasz? No chłopaki, polecam każdy deck, który jest dobry, no. A nie. Niestety, trochę upraszczacie to całą piękną historię, jaką jest wybieranie talii. Myślicie, że jest jeden najlepszy deck, albo coś w tym stylu? Żegnam. I że, nie wiem, jest deck, który najlepiej craftować, i że jest deck to jakiś tam... To nie jest takie proste, ta gra nie jest... jednak przeznaczona dla osób, które nie potrafią myśleć. I tutaj trzeba podejmować decyzje samodzielne. Można złożyć wiele różnych decków. Każdy ma jakieś plusy i minusy. Nie ma czegoś takiego, że jest jeden deck idealny. Jakiś perfekcyjny, który jest najlepszy i który się składa, jak się chce wbić legendę czy coś tam. Jest za to kilka deków dobrych, które są po prostu dobre. Które można złożyć w zależności od tego, co się lubi, co się chce. A niestety ludzie upraszczają to do... jaki najlepszy dek? Halo! Halo, panie streamer! Wie pan, podaj najlepszą talię. Bo ja za leniwa parowa jestem, żeby w ogóle pomyśleć samemu, więc weź pan daj ten deczek, co? No, gościu, daj deczek, daj deczek. To będzie na pewno najlepszy deczek, jak dasz mi deczek. Zamiast tak troszkę chociaż pod siebie spróbować to dostosować. Coś to nie. Gdzie tam? Gdzie tam? Bieremy, co nam dają. Później złoży taki Mirek z Leszkiem jakiś dek, którym w ogóle grać nie umieją. W ogóle nie rozumieją, o co w tym deku chodzi, nie wiedzą, jak się w tym deku gra. I będą skrzeczeć później, że Hearthstone RNG! Hearthstone gówno, przegrywam na to, tamto OP! To do nerfa, to jakieś tam! A wszystko zaczęło się od tego, że złożyli dek, który totalnie, ale totalnie nie jest w ich tych klimatach. Tak to wygląda. Moje drogie misie pisie. Jeżeli widzisz, że w jakimś deku brakuje ci danej karty, by kontrolować grę, lub widzisz, że jakaś karta w deku jest, a niewiele robi, wtedy zamieniasz na takie, które uważasz, że ci brakują.
A, dobra, to raczej chyba nie do mnie. Renolog był najlepszym deckiem. Kiedy? Dlaczego? Co? O czym ty gadasz? What the fuck, stary? Grałem sobie tym Dock and Druided, ale bez zabawy, aczkolwiek wręcz przeciwnie. Ziom, piszemy po polsku, to jest polski stream. Jak Maciego słucham, to mi się wydaje, że HS to nie gra karciana dla dzieci, ale jakieś niezwykłe wyzwanie intelektualne. Nie jest tak. Bo to nie jest wyzwanie wybrać sobie deck, który ci się podoba i który coś tam. Tylko, że ludzie w tym momencie mają tak często takie podejście, że to dla nich jest wyzwanie nie do spełnienia, wybrać coś samodzielnie. I to jest problem. Dla przeciętnego człowieka, przynajmniej w moim wyobrażeniu przeciętnego człowieka, to nie jest trudne. Mówiłeś kiedyś, że Undertaker Hunter był najlepszym deckiem. No tak, no. Miał najwyższe win ratio w historii Hearthstone'a. Podane przez Blizzarda, no ale to sytuacja wyjątkowa. Nie ma nic wspólnego z przeciętną sytuacją, więc nie wiem, po co to piszesz. Kogo wybrać, polecasz na mistrza HTC? No, Potlaka oczywiście. Cześć, panie Quattro. Hopla. Pam, 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 pam. Algeria! Hunterek! Zostawimy sobie flecistkę. A, zostawimy sobie dwie flecistki. YOLO, jesteśmy twardzi. Tak, 2 na 10. Czy jak zamienię tą legendę do odraszu za 4 many w twoim mechanterze na Leroya, to będzie dobrze działało nadal. Nie, jak tak zrobisz, to już deck się nadaje do kosza. Hopie! To już nic nie wygrasz. Panie, nawet jednej gry. Musi być show, nie może być Leroya. Bo jak będzie inaczej, to... to zgon. Nie no, żartuję. Taki śmieszny żarcik prowadzącego. Pam. Au, 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 au. I tak dzisiaj 3/4 deków, jak nie więcej, to jest zwykłe kopiuj wklej ze stron z win ratio deków. Stary, powiem ci nawet więcej, od samego początku istnienia Hearthstone'a tak to wygląda. Oto sprawiedliwość. Klej. Ktoś chce przytulasa. Zatańczmy. Ja nie chcę. Boże, znowu te bomby mnie zabiją. Nie podoba mi się to bardzo. Nawet powiem wam więcej, chłopaki, gdybyście mieli wątpliwości. Od bardzo, 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 bardzo dawna. Gaming, taki, który jest multiplayerem, polega na kopiuj i wklej ze stron różnych. Kopiuje się deki, kopiuje się buildy w LoLu, kopiuje się taktyki w CS-ie, smoki, flesze i inne nade'y w CS-ie. Kopiuje się jakieś składy w FIFA, pewnie, też nie wiem, nie znam się na FIFA. Kopiuje się wiele, wiele, wiele innych rzeczy w grach multiplayer. To jakich się broni używa, to jak się buduje w Fortnite'cie, to jak się w Apexie, nie wiem, strzela, czy coś tam innego robi.
Prawda jest taka, że aktualnie gaming polega na kopiowaniu rzeczy z internetu. I nie planuje się gaming raczej zmienić w najbliższym czasie. Mało tego. Teraz zagramy sobie tego. Jakie win ratio tym rogiem? Jest po prawej stronie pod deczkiem. Jeżeli nie jesteś na telefonie, powinieneś widzieć. W FIFA ściągasz taktyki i formaty. O, dziękuję za dopowiedzenie. To w sumie ciekawe pytanie, czy MKR tym deckiem cokolwiek wygrał. Te, panie Quattro! Nie bądź pan taki śmieszny. Ja tam nigdy nie kopiowałem nic z Koda, a byłem bardzo dobrym graczem wieki temu. Ta. Stary. Wiesz, najzabawniejsze w tym jest, że ty nawet nie wiesz, że coś kopiowałeś. Wystarczy, że patrzałeś, jak inni grają w grze. I już podłapywałeś jakieś zachowania innych graczy. I to uwaga, też jest kopiowanie. My friendo. No cóż mogę powiedzieć, no ginę, no tak jakby. Przez chwilę. Może... Jak to zabiję... No niech będzie, że to zagram. Albo nie. Zagram to. Nie wiem, zagram to dagger. Może się do Alex dokopę. Naturalną rzeczą, że my jako ludzie dążymy do tego, żeby być najlepszym i bierzemy przykład z tych, których uważamy za dobrych, lepszych, podobnych i kopiujemy w mniejszym lub większym stopniu ich zachowania, etc. Gadanie tego, że nic nie kopiujemy i nie i tak dalej i do wszystkiego doszliśmy sami ma taki sens jak... Jak nie wiem... Jak jakieś inne prymitywne zachowanie. Odkryj zaklęcie, daj mi sapa. No patrz, no nie ma, odkryj zaklęcie, daj mi sapa. Hop. Kopiujemy się sobie nawzajem, ale ktoś musi dojść do konkretnych wniosków, żeby było co kopiować, więc nie kłam. Ktoś rozumie, co kolega chciał przekazać? GG, nie ghostowałem. A! Już ci wierzę, na pewno ghostowałeś, jak wygrałeś. Nie, no dobra, chyba wypindolę ten deck, no. Tak myślę. Wam się nawet już nie chce nim grać. Dobra, ostatnia gra. Jak będzie super, hiper, zajebista, to gramy dalej. Jak nie, to... Za głupi jesteś, żeby zrozumieć to, co do ciebie napisałem. Na dodatek nie umiesz czytać. Stary... Nie chcę cię martwić, ale ty w drugim zdaniu do mnie, w rozmowie ze mną, w ogóle nie potrafisz nawiązać do dyskusji, tylko mnie wyżywasz od głupiego, więc chciałbym ci pogratulować. Naprawdę bardzo serdecznie, pokazałeś się z bardzo dobrej strony. Dobra, lustratowi damy tutaj mało to na ochłonięcie. Mage. Dobrze, no rozdanko wspaniałe, więc out. Quattro już ograny.
Ale jednak przeciętny ludek po kilku dniach nie będzie mistrzem w koda przez kopiowanie. Za to w Hearthstone'ie to nie jest wielki problem. Co ty właśnie napisałeś? Że przeciętny ludek biorący dek z internetu będzie mistrzem po paru dniach, bo ma dek z internetu. Ta. Idź. Idź. Idź synu spać, bo bredzisz. Nie gra Wilda. Dały mi je widzenie. A zagramy sobie skoinowaną fleciskę. I graj. Cześć, drukowe. Przecież te karty spali. Okej, może jednak nie do końca. Karamba! No i dupa. Nie, chcę chyba tak zagrywać. Czy tak mi się nie spieszy, żeby prepa tracić po to, żeby tego zdentegować? Czemu im artefakt nie wypalił? Z wielu. Z bardzo dużej ilości powodów. Okej. Plomba. I dziabiemy. Nie wiem, czy będę miał manę, ale dziabnijmy. Powiem tak, liczba błędów, jakie robią ci wszyscy progracze w legendzie, pokazuje, że w Hearthstone nie trzeba mieć wielkich umiejętności. No naćpił się. Tak, masz rację. Dobra, kolejna wyrzucę. Ej. Wiesz, może po ile euro będą piętra do odblokowania na nowej przygodzie? 20 euro za całość. O Jezu, nie mam vanisha, no. Brak vanisha wróży śmierć. Stop. Okej. Niech będzie sap. Niech będzie Evi. Niech będzie Groi. Quattro, on wbił legendę, stary. On może teraz oceniać Hearthstone'a od góry do dołu. Ziom, weź się z nim nie kłóć. Gówno się znasz. A będziesz się kłócił z prawdziwą legendą. Popie. Ogarnij. Ech. Brak słów po prostu. Brak słów na takie zachowanie. No, tak jak patrzę, to... Chodzi mi na to, że chyba trzeba zrobić tak. I liczyć na... jakiś cud. Przecież chopie, patrząc na błędy graczy w legendzie, no to no widzisz, że Hearthstone no to nie trzeba skilla mieć, nie? Bo gracz na 7000 pozycji, który akurat dłubie w nosie i ma w sumie wywalone na grę, tylko se gra, bo nie ma co robić na kiblu. Popełnił błąd, no to hopy, no to oceniasz całą grę i całą proscenę, no przecież to jest logiczne, no. To jest logiczne jak kopanie rowów, kuwa łyżeczką, no. Quattro, naprawdę, zawiodłem się na tobie, że muszę takie rzeczy tłumaczyć.
Myślałem, że jesteś poważnym człowiekiem i doskonale zdajesz sobie sprawę. Jak to działa? Podwójny czas! Oto sprawiedliwość! Zjadłeś coś czy dieta? Tak. Jak święta mijają? Święta, święta i jak co dzień? No. Dzisiaj się dowiedziałem ciekawych rzeczy. Jestem głupi. A Hearthstone opiera się na ręce. Nie wiem co powiedzieć. Powiem, daj mi Maligosa. O, dzięki. I dwa baksamy, kurwa. Dzięki. 7 plus to zabawa. Jasne. To ty se wróć na łapkę. Liczmy na to, że nie masz Pyroblasta. Graj. A te ciekawe rzeczy? No stary, no Hearthstone to skilla nie wymaga, no bo gracze na legendzie, no nie pokaz. Ale wiesz. W kodzie to stary. Kocham to. Po prostu kocham to. Nie wiem, zaryzykujmy. Nie, no do dupy jestem, tak nie chcę się tym kurwa grać. Jak to wygram, to i tak na farcie, powiedzmy szczerze sobie. No, tak myślałem. Masz direct damage, czy nie masz? Wybrał dosyć szybko, to chyba ma. O, Jezu. A jak pytałem, czy ktokolwiek wygrywa, to że złośliwy jestem. No bo coś tam wygrywa, no